Cześć! Witam Was serdecznie na megadyskont.pl. Zobaczycie dzisiaj kolejną grę planszową, a jest to Carcassonne. Na pewno gdzieś już słyszeliście tę nazwę. Oczywiście od wydawnictwa Bard. Carcassonne jest to gra dla dzieci już od 7 roku życia. Oczywiście dzieci mogą grać z dorosłymi, nie ma żadnych przeciwwskazań. I jest to gra dla od 2 do 5 osób. Występuje z tej serii mnóstwo dodatków, które na pewno uświetnią Waszą grę. I akurat tutaj mamy pudełko z mini rozszerzeniem opat, co oznacza, że znajdziemy po jednym pionku w kształcie opata w każdym kolorze. Dzisiaj nie będę Wam tłumaczyła zasad tego rozszerzenia, tylko skupimy się na grze podstawowej. Jak widzicie, w zestawie znajdziecie płytkę z torem punktów, na której ustawiłam już po jednym pionku z każdego koloru. Załóżmy, że gramy na 5 osób. I po 7 pionków dla każdego gracza. W grze znajdziecie 72 płytki, z których każda z nich ma inny teren. Oczywiście będziemy budować królestwo. A w tym znajdziecie także jedną płytkę startową, którą bardzo łatwo rozróżnić, ponieważ ma inny rewers. Więc tak wygląda nasza płytka startowa. I mniej więcej mamy tutaj równe kubki, z których gracze będą ciągnęli po jednej płytce na swoją turę. Oczywiście mogą to robić obojętnie z której kubki, po prostu są one tak podzielone, aby się nam nie przewróciły. Powiedzmy, że jest teraz tura gracza czerwonego. Bierze on płytkę. Jak widzicie, dobrał on płytkę z murami miasta i musi ją gdzieś dołożyć. No tutaj w tym wypadku może on ją dołożyć tutaj i zacząć dwa miasta lub tutaj. I jak widzicie, miasto zostało otoczone murami. Czerwony zaklepuje sobie to miasto i dostaje 4 punkty, ponieważ 2 punkty za zamknięcie tego miasta plus po 1 punkt za każdy kafelek, z którego składa się to miasto, czyli 4 punkty. Teraz czas zielonego. Zielony wylosował taką płytkę. No i może on na przykład również z tej strony zamknąć to miasto, ale może także budować trakt, czyli drogę. Jeśli chce zdobyć punkty za tą drogę, musi postawić tutaj swojego chłopka. Z tylu kafelek, z ilu będzie składała się ta droga, tyle na koniec gry otrzyma punktów nasz gracz zielony. Idziemy teraz do niebieskiego. Niebieskiemu trafiła się naprawdę spora część miasta. No i może on dołożyć to miasto na przykład tutaj i oznaczyć, że właśnie to miasto będzie na końcu jego, więc z tylu kafelek, z ilu będzie się składało miasto, będzie tyle punktów miał niebieski na koniec gry. Tylko w przypadku takich czerwony, kiedy zamknął miasto od razu, punkty liczy się od razu. Czas na czarnego. Czarny również ma kafelek z dwoma częściami miasta. Oczywiście nie będzie pomagał niebieskiemu, ponieważ gdyby tutaj dołożył kafelek, no to wtedy zamykamy niebieskiemu miasto i niebieskie od razu dostaje punkty. Tylko może na przykład taki ogród położyć tutaj i zaznaczyć, że będzie on budował sobie miasto z tej strony. Pora na żółtego. Żółty wylosował dosyć dużą kafelkę. No i żółty stwierdzi, że będzie sobie budował miasto tutaj. I tura oczywiście idzie od nowa. Czerwony wybrał płytkę z rozdrożami. No i teraz, żeby na przykład przeszkodzić zielonemu, może zamknąć mu trakt z jednej strony, ponieważ każde skrzyżowanie to zakończenie traktu. W ten sposób zielony nie może już rozbudowywać swojej drogi w tą stronę, tylko w tą. Więc jest to zawsze jakieś utrudnienie. No i zielony teraz się odegra, ponieważ zdobył kartę z takim herbem. To oznacza, że ten kafelek przy skończeniu miasta będzie się liczył za 2 punkty.
No i Zielony stwierdza, że będzie teraz budował tutaj takie fajne, rozbudowane miasto. Niebieski, widać, że tutaj chce sobie skończyć miasto, więc dokłada ten kafelek. No i liczymy. Raz, dwa, trzy punkty, ponieważ z trzech kafelek składa się miasto, plus dwa punkty za zamknięcie. Nasz pionek wraca nam do reszty pionków. Możemy go ponownie wykorzystać i poruszamy się na torze. Punkt. Gra przebiega właśnie w ten sposób. Chodzi o budowanie miasta, przeszkadzanie sobie nawzajem. Chodzi również tutaj o spostrzegawczość, bo zawsze możemy spojrzeć, czy tutaj gdzieś nie idzie czyjś trakt, czy nie dokładamy się do miasta. Jeśli zdarzy się taki przypadek, że na przykład połączą się dwa miasta ze sobą, kiedy mamy taką sytuację, gdzie widzimy, że na przykład dwa miasta mogą się ze sobą połączyć, mamy tutaj takie ogromne miasto żółtego i miasto zielonego, no i teraz łączymy te miasta, miasto zielonego połączyło się z miastem żółtego, to punkty za tą ogromną metropolię zdobędzie ten gracz, którego jest więcej pionków w tym mieście, czyli możemy na przykład dostawić pionek żółtego i w ten sposób żółty zgarnie punkty za całe to miasto, czyli bardzo, bardzo dużo punktów. Jest jeszcze jeden rodzaj kafelek, są to klasztory. Klasztory możemy na przykład dołożyć sobie tutaj i postawić w nich jednego naszego chłopka, na przykład mnicha. W czasie gry tyle, ile kafelek będzie otaczało nasz klasztor, tyle dostaniemy punktów, czyli na przykład dostaniemy tutaj 5 punktów za otoczenie klasztora i 6 za to, że mamy tutaj naszego chłopka. Oczywiście to się liczy na koniec gry. Gra kończy się wtedy, kiedy wykorzystamy już wszystkie kafelki. Oczywiście, jeżeli będziecie grali we dwie osoby, gra moim zdaniem będzie przebiegała trochę dłużej, bo na pewno trzeba będzie tutaj troszeczkę pomyśleć, żeby sobie poprzeszkadzać. Zawsze losujecie po jednym kafelku, więc nie macie zbytnio dużych możliwości do wyboru takich kafelków. Raczej staramy się, żeby te kafelki były typowo losowe. No i oczywiście, zobaczcie, już widzę, że tutaj zrobiłam przez przypadek błąd. Dobry przykład, żeby pokazać, czego nie robić. Mamy tutaj skrawek drogi. Niestety źle położyłam ten kafelek, ponieważ jeżeli mamy tutaj jakąkolwiek drogę, z tej strony lub z tej strony również powinna iść droga, więc ten kafelek nie może tutaj być, ale może być na przykład tutaj. Zawsze wszystko musi się ze sobą łączyć, tak samo miasta. No klasztory również mają, niektóre mają drogi, więc również muszą być połączone z drogami. Jak widzicie, gra Carcassonne jest bardzo prosta, jest szybka w wytłumaczeniu, mamy tutaj mnóstwo możliwości zwycięstwa. Trzeba trochę myśleć, można sobie przeszkadzać, można też sobie pomagać. I bardzo mi się podoba, ponieważ jest już przeznaczona już dla dzieci od 7 roku życia, co sprawia, że nawet najmłodsi gracze będą usatysfakcjonowani właśnie z tej gry. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej recenzji gier planszowych, zasubskrybujcie nasz kanał.